Witam serdecznie. Moim 30. rozmówcą w tej czwartej kolejce jest Dominik Główczyk-Wiśniowski. Witam. Dominik, no praktycznie można powiedzieć, że tamten zawodnik, który wcześniej udział wyjadł bardzo w dobrym humorze, a ty jednak nie jesteś. Nie tylko dzisiaj kiepsko, ale też przez 4 ostatnie kolejki Wiśniowski kiepsko. Co to się stało? Nie wiem, no jak tu być wesołym, jak się dostaje ciężkie lanie 7-0, to jednak ciężkie lanie. Od początku można powiedzieć tych rozgrywek futsalowych nie idzie nam i ten super puchar, który był, puchar wygraliśmy, no ale tu w lidze czwarty mecz, czwarta porażka. No nie wiem, czym to idzie. Czy znajdujecie jakieś tam powody, elementy, które zawodzą, bo aż ciężko wytłumaczyć, że Wiśniowski na ostatnim miejscu tabeli? Nie wiem. Powodów nie ma. No widzisz, Grzesiu kontuzja, teraz Kocioł, następna kolejka, nie wiem, zobaczymy co będzie. Nie uważasz troszkę, że przy wyniku dzisiaj 4-0 już głowa opadła? No tak było, niestety. Cóż powiem. Co zrobić, żeby to poprawić? To nie jest łatwo, ale na pewno z waszym charakterem da się to poprawić i ja was widzę dalej w tej ekstraklasie. Też byśmy chcieli bardzo, żeby tak było, no ale zobaczymy. Gramy swoje. Na razie nam to nie wychodzi. Myślimy, może od następnego meczu się to uda. Sandecja dzisiaj przyjechała z największymi armatami, można powiedzieć, najlepszym składem. Rzeczywiście dało to wymierne efekty. Czym was tak zaskoczyli, że dzisiaj 7 goli, aż udało się im trafić? No co, no nam brakło zmiany. Mieliśmy jednego gościa, można powiedzieć, na zmianę, bo Kocioł odpadł w połowie meczu. No co, u nich doświadczenie, wiadomo. Chłopacy wybiegani, zespół grają ze sobą już dłuższy czas. Doświadczenie wygrało. Jeszcze daleka droga tak naprawdę do zakończenia Ekstraligi Futsalu. Jesteśmy po czwartej kolejce. Ale nie ma co ukrywać, oddala się wam szansa awansu do pierwszej piątki. No niestety, to co przegraliśmy, to chyba już wystarczy tych przegranych. Myślę, że od następnego meczu powinniśmy wygrać, przynajmniej zremisować, ale wygrana była najlepsza. Masz jakąś prostą receptę na to? Tak bardziej taktycznie albo po prostu sportowo? No grać od początku dobrze. No tu widziałeś, 2 kontry, 2 bramki. No jakoś tu nie wiem, polepszyć, żeby to od samego początku była ta gra. Idź do szatni, pociesz upaków. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.